Witam was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest kolejny alok informacyjny. Tym razem chcę was poinformować, że wyjeżdżam na około 2 tygodnie, robię sobie taką przerwę od wszystkich takich spraw w mojej okolicy. W sensie, no, jadę na odpoczynek za granicę i wiadomo, chcę odpocząć, tak jak każdy youtuber chyba, znaczy no, chociaż większość youtuberów robi coś takiego w wakacje, że no po prostu jedzie na wakacje, odpoczywa. Tak samo ja właśnie robię i to będzie nastąpi, od razu wam mówię, od 2 sierpnia, czyli od jutra do 14 sierpnia. Tak, do 14 sierpnia właśnie będę miał taki odpoczynek od YouTube'a ogólnie. YouTube'a, tak, będę miał odpoczynek. W tych dniach teraz będzie następna informacja, która być może jest trochę krzywdząca, ale z drugiej strony patrząc jednak jest dobra. O co mi tutaj chodzi? Jeżeli trzymałbym się grafiku, czyli codziennie filmik, tak jak jest teraz, po prostu nie dałbym rady nagrać i zrenderować tylu filmików. Więc zmieniłem to trochę i na ten czas, czyli od 2 do 12 właśnie będzie takie coś, że filmik będzie się ukazywał co 2 dni. Nie ma, znaczy no właśnie, nie wyrobiłbym się właśnie z tym renderowaniem i wrzucaniem tego wszystkiego, ogarnianiem. Ja nie mam takiej fazy, że mogę jednego dnia nagrać 10 odcinków czy 20 odcinków, coś takiego. Ja po prostu nagram 3 czy maksymalnie 5. 5 to już to jest taki górny limit. Nagram tyle i po prostu jestem taki wypompowany z energii, że w ogóle mój komentarz wtedy nie jest ciekawy, więc to nie miałoby po prostu sensu. I po prostu nie mam takich warunków, takiego szybkiego neta i nie mam kompa, żeby to szybko tak renderować i wszystko ogarniać. Muszę na drugiego kompa się przerzucać co chwilę i renderować, dlatego po prostu no nie da rady tego ogarnąć. Więc powtarzam jeszcze raz, od 2 do 14 mam takie wolne od YouTube'a. W tym dniu, w tych dniach będą się ukazywały co 2 odcinki i po kolei, zaczynając od 2 dnia, ukaże się odcinek, później 4, 6, 8, 10, 12 i 14. Po 14 wracamy do starej formy, czyli codziennie odcinek 1, czyli 14 to będzie 14, 15, 16 i tak dalej, już będę się starał ogarniać, bo nie wiem kiedy wrócę, mogę wrócić 10, 12, a 14, nie mam pojęcia. I zrobiłem sobie takie dłuższe wolne, troszeczkę odpocznę, nie będę miał jak w stanie czytać wtedy komentarzy waszych, skrzynki odbiorczej, też nie będę mógł jak przeglądać, ewentualnie na jakimś urządzeniu mobilnym, ale aplikacje, czyli YouTube na urządzenie mobilne jest skonstruowane w ten sposób, że po prostu ta skrzynka odbiorcza, odpowiedzi na tej skrzynce odbiorczej nie działają tak, jak ja bym chciał. A jeszcze jak ktoś mi zada pytanie odnośnie RPG Makera, jak zrobić odnośnie jakieś zdarzenie, czy ogarni jakiś skrypt, to nie będę miał po prostu jak mu odpowiedzieć, no bo jestem 1000 parę kilometrów od domu, od kompa, na którym mogę to nagrać, więc no nie będzie jak po prostu tego wszystkiego ogarnąć. A tylko tak naprawdę na kompie będę mógł, mam taką pełną władzę nad tym wszystkim, co się dzieje na moim kanale. Także po prostu no te 12 dni od 2 do 14, dobrze liczę 12? Dobra, 12 dni będzie właśnie moim wolnym, a wy musicie wytrzymać i oglądać to, co jest. Tak jak mówię, będą się ukazywały odcinki, czyli jeżeli 2 jest odcinek RPG Makera, to 4 jest odcinek Amnezji. Czyli po prostu jest układ na 2 dni. Nie na codziennie, tylko na 2 dni jest zmieniony i to tyle. Także no to teraz już się skończą przesyłać ostatnie odcinki już po nagraniu tego aloga. Właśnie, już przesyłam ostatni z odcinków, jaki będzie w tym czasie. Aloga tego wrzucę co za chwilę, dlatego będziecie mieli do niego dostęp. Jest teraz 14.25, ciekawe jak szybko to ogarnę, zobaczymy. Także to tyle z tych informacji. Mam nadzieję, że jakoś się mocno na mnie nie wnerwicie. No ja inaczej nie potrafię, nie da rady, po prostu nie da rady. No nie da rady, no tyle. No to jest plusem, bo mogłem was po prostu zostawić, mógłbym powiedzieć, a mam wolne i nie będzie w tym czasie filmików. Mogłem tak zrobić, ale tak nie zrobiłem, bo no nie zrobiłem po prostu, no. Zrobiłem dla was tak, że jest co 2 dni. Jakiś to zawsze jest plus.
Także okej, okay, to jest na tyle w tym filmiku. Tam, by the way, jeżeli za mocno hejtowałem Parallel Worlds, to nie wnerwcie się na mnie, ale ja się na tą grę wnerwiłem. I zacząłem jej trochę cisnąć. Tak w razie czego mówię, żeby tutaj nikt mi jakoś mocno nie pocisnął. Chociaż bardziej się chyba będziecie śmiać z tego, jak ja rage'uję, niż z tego, że gra jest jakoś mocno... mieszana z błotem. Chociaż, no, nie jest aż tak mocno, tylko delikatnie się na nią denerwowałem. Zresztą sami ocenicie. Dobra, żeby nie przedłużać tego aloga informacyjnego, żebyście mogli szybko go obejrzeć i ogarnąć wszystko, co w nim jest, wszystkie informacje. Dziękuję za obejrzenie tego aloga, za wysłuchanie go. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dalej na kanale, że wytrzymacie, że co drugi dzień będzie odcinek. Oczywiście demka do RPG Makera będą w opisie, dlatego no, nie ma tutaj żadnego problemu, tylko nie będę mógł po prostu odpowiadać na wasze wiadomości. Tyle. I okej, dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zapraszam do kolejnych filmików, życzę miłego oglądania, miłych wakacji, życzę sobie miłego pobytu i na razie.